pierwszym odcinku programu Master Coach poznaliśmy 11 uczestników, którzy zdecydowali się wziąć udział w projekcie realizowanym przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, firmę Ergol.com i asystenta trenera. Rozwój, doskonalenie i zdobywanie wiedzy. Tymi słowami nasi uczestnicy opisywali, dlaczego chcą wziąć udział w naszym programie. Dziś spełniamy ich oczekiwania, odbędą się pierwsze z trzech warsztatów. Uczestnicy walczą o tytuł Master Coacha w Warmii i Mazur. Zwycięzca otrzyma voucher na kwotę 1000 zł od firmy Ergol. Będzie prelegentem na konferencji trenerskiej organizowanej przez WMZPN. Na tym jednak nie koniec. Cała trójka finalistów weźmie udział w stażu w jednym z najlepszych polskich klubów, a także otrzyma roczną prenumeratę czasopisma Asystent Trenera. Jest więc o co walczyć. Zaczynamy! Znajdujemy się w Olsztynie, w malowniczo położonym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UKiel. To właśnie tutaj uczestnicy pierwszy raz będą podlegać ocenie jury. Za chwilę rozpoczniemy warsztaty. Zanim to jednak nastąpi, przypomnijmy sobie sylwetki jury. Remigiusz Sobociński, jeden z najwybitniejszych zawodników Warmii i Mazur. Ma na swoim koncie ponad 200 meczów w Ekstraklasie. Od kilku sezonów reprezentuje barwy GKS-u Wikielec, w którym gra oraz pełni funkcję trenera jednej z grup młodzieżowych. Marcin Przybyliński, wychowanek Stomilu Olsztyn i młodzieżowy reprezentant Polski. Od 9 lat związany z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej, w którym odpowiada za szkolenie i licencjonowanie trenerów. Na co dzień trenuje juniorów Warmii Olsztyn. Witajcie w drugim odcinku programu Master Coach. Mam nadzieję, że jesteście zmotywowani po pierwszym spotkaniu do drugiego odcinka. Przed nami warsztaty. Tak jak Remek powiedział, czekają Was dzisiaj warsztaty trenerskie. Warsztaty są podzielone na część teoretyczną i praktyczną warsztatową, gdzie każdy z Was otrzyma zadania do samodzielnej realizacji. Całość zakończy się Waszym krótkim wystąpieniem, przedstawieniem Waszych myśli i rozwiązań. Oczywiście całość poprowadzi nasz gość specjalny, trener młodzieżowej reprezentacji Polski. Pewnie nie możecie się doczekać, kto będzie dzisiaj prowadził te warsztaty trenerskie, a więc powitajmy dzisiaj. Witamy serdecznie naszego gościa specjalnego. Nagle w oddali pojawiła się piękna biała motorówka. No i na tej motorówce był jakiś człowiek. To był ten gość specjalny. Nikt się tego nie spodziewał. Uważam, że było to wejście dosyć takie spektakularne. Tym bardziej, że gość był cały czas odwrócony plecami, nie było nawet można było poznać, kto to jest. Także zaskoczenie było na pewno. Było to jedno wielkie zaskoczenie, a z drugiej strony bardzo duża satysfakcja, że będziemy mogli mieć okazję rozmowy i podzielenia się doświadczeniami z taką osobą jak trener Zalewski. Bartłomiej Zalewski. Pracę w Ekstraklasie rozpoczął w Krakowie, gdzie został trenerem drużyny młodej Ekstraklasy, a następnie drugim szkoleniowcem oraz trenerem przygotowania fizycznego pierwszej drużyny. W kolejnych latach pełnił rolę asystenta Michała Probierza w Jagiellonii Białystok, Arisie Saloniki czy Wiśle Kraków. Od lat pracuje z młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Obecnie pełni rolę selekcjonera reprezentacji U19. Ponadto jest koordynatorem projektu Talent Pro, realizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Bardzo fajny pomysł na rozpoczęcie tych warsztatów, więc jak najbardziej pozytywnie.
Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie na warsztatach trenerskich, które są częścią projektu, który tak naprawdę rozpoczyna swoje istnienie. Jest projektem nowatorskim, jest projektem, który nie boję się użyć słowa, chyba jedynym w Polsce, jak nie w Europie. Nazywa się Master Coach i jest przede wszystkim skierowany do trenerów, trenerek, po to, żeby podnosić swoje umiejętności. Dlatego temat dzisiejszych warsztatów to system 1-3-5-2. W momencie, kiedy weszliśmy, krzesła były ustawione w konkretnej konfiguracji. Ja tak naprawdę początkowo może nie za bardzo domyśliłam się, o co chodzi, ale gdy usiadłam na krzesło z przodu i chciałam troszeczkę się przesunąć w innym kierunku, zwrócono mi uwagę, że żebym tego nie robiła, bo to jest po coś. Pierwszy rzut to właśnie, że jest ustawienie zawodników, tak? No tak to było poustawiane. No myślę, że większość trenerów, jak widzi ustawienie gdzieś 11 krzeseł w jakichś tam formacjach, to pierwsze skojarzenie jest takie ustawienie na boisku. Nieprzypadkowo też usiedliście na tych siedzeniach. Też nieprzypadkowo prosiłem, żebyście nie zmieniali swojego miejsca, ponieważ mam przed sobą dwójkę napastników. Mam piątkę zawodników środka pola z wahadłowymi po prawej i lewej stronie. Mam trójkę obrońców właśnie i bramkarza, który jest nieodłączną częścią zespołu i dzisiaj stanowi również o jego sile. Generalnie bardzo zajęcia ciekawe. Dla mnie osobiście system, którego nigdy w życiu nie próbowałam, nigdy nie analizowałam, nawet na kursach UEFA-B czy UEFA-A, więc bardzo fajnie było się czegoś nowego nauczyć. Moim zdaniem trener ma naprawdę bardzo dużą wiedzę, bo przedstawił temat w sposób naprawdę bardzo mocno wyczerpujący, w sposób łatwy merytorycznie. Wydaje mi się, że każdy mógł z tych zajęć wyjąć jak najwięcej. 1-3-5-2. Chciałbym, żebyście w tej pierwszej części spróbowali nazwać pozycję. Powiedzcie mi, czy to jest łatwe zadanie w kontekście... Znamy narodowy model gry. Wiemy, jak tam funkcjonuje w ustawieniu tym fundamentalnym, tym podstawowym, czyli jakim? 4-3-3. 1-4-3-3. Ustawieniem alternatywnym dla tego systemu jest? 1-4-2-3-1. Znamy nazewnictwo, znamy narodowy model gry. Na bazie tego chciałbym, żebyście teraz w przeciągu 2-3 minut dołożyli do tych pozycji ich nazwę. Start. 11 trenerów, jeden trener kadry Polski, warsztaty skierowane tylko do nas, możliwość wyciągnięcia dużej ilości wiedzy, a przez to, że bezpośrednio jesteśmy w stanie porozmawiać z trenerem, dużo było momentów, kiedy można było go podpytać o coś, kiedy można było przyjrzeć się prezentacji, zapisać sobie pewne notatki, dlatego ja uważam, że to jest super. Oczywiście będziemy rozpatrywać dzisiaj ten system, to ustawienie w aspekcie defensywnym i ofensywnym, bo ono jest od siebie absolutnie różne. No i właśnie, rozpoczniemy od faz gry. Ile mamy faz gry w piłce nożnej? 4 fazy gry. Wiedziałem, na co będzie kładł nacisk, ponieważ dość niedawno miałem przyjemność z nim współpracować. Wiedziałem, że jego mocnymi punktami są fazy gry. No i się przekonałem o tym na wykładzie, że miałem rację. Przedstawiliśmy w dosyć szczegółowy sposób funkcjonowanie ustawienia systemu 1-3-5-2. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tej części praktycznej. Dlatego przygotowałem dla Was 4 zadania, które będą właśnie traktowały o tym, co sobie mówiliśmy, ale będą bezpośrednim przełożeniem na trening, na to, co nas tak naprawdę najbardziej interesuje. Do dużej części tych zadań przygotowały nas te warsztaty, także naprawdę nie było to jakieś karkołomne zadanie, aczkolwiek trzeba było pomyśleć, bo każdy chciał się zaprezentować jak najlepiej. Zadania, które otrzymaliśmy, były dosyć trudne, tym bardziej, że było to ograniczenie czasowe, w którym mieliśmy je wykonać, stąd trzeba było się mocno napocić. Wiadomo, każdy chciał gdzieś tam pokazać swoje jak najlepsze walory, najlepsze pomysły, sprzedać się w sposób pozytywny.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, a jak wymuszasz tu rozpoczęcie gry? To jest jakaś wymuszona strata, czy ty wprowadzasz, zawodnik wprowadza? To też można modyfikować, albo może zawodnik wprowadzać i teraz też w zależności od tego, który zawodnik będzie wprowadzać, tak będzie reagowała cała reszta. Okay. Słuchałem uważnie, więc mam zamiar wykorzystać to, co trener powiedział. Też chciałbym, żeby między innymi tutaj mam konspekt dla juniora, myślę, że jak najbardziej to odpowiada temu, co trener to robisz dla kategorii wiekowej, którą ty prowadzisz? Tak. W klubie, nie? Okay. Zadania były dosyć złożone i wymagały tego, żeby się troszeczkę głębiej nad nimi zastanowić. Wydaje mi się, że tutaj przydałoby nam się trochę więcej czasu, natomiast no, praca trenera też jest taka, że często w meczu trzeba pod wpływem presji w moment podjąć jakąś decyzję, więc tak samo my tutaj musieliśmy się wykazać tym, żeby w krótkim czasie jak najlepiej odpowiedzieć na te pytania. Czy masz już tą strukturę taką rzeczową czasową? Tak. No i jak długą jednostkę planujesz? Na 90 minut. 90 minut. 90 okay. minut. No jednostkę treningową odpowiednio podzielimy na trzy części. Część wstępna, zahaczając o część motoryczną. Okay. No i później tak to systematycznie jakby rozpoczynam od kombinacji, jakichś prostych schematów. Okej, okay, a takie ćwiczenie, które będzie pomostem pomiędzy częścią wstępną a częścią zadaniem w części głównej, tym, które zaplanowałeś w poprzednim zadaniu? To tak na dobrą sprawę, to ćwiczenie w części wstępnej. Forma podań. Ta forma ścisła, przygotowująca od razu do fragmentu gry w części głównej. A sam fragment gry przygotuje po prostu do gry zadaniowej w części końcowej. Okej, okay, dobra, super. Wybieracie sobie tą jedną rzecz tylko z części głównej treningu, dowolnie, albo z bronienia, albo z atakowania i tylko jedną grę lub fragment gry zaprezentujecie z takim pełnym omówieniem przy flipcharcie. Jeżeli chodzi o pytania, to byłem bardzo dobrze przygotowany. Wszystko było opracowane perfekcyjnie, więc nic nie mogło mnie zaskoczyć. Chciałem się podzielić ćwiczeniem, które też często stosuję w swojej drużynie, akurat do innego systemu gry, bo tak jak mówię, rozmawialiśmy o systemie 1-3-5-2, ja też się stosuję w podobnej formie, ale no, do innego ustawienia taktycznego. Były to zadania, które wymusiły pełną koncentrację i zaangażowanie, bo nie tylko ja, ale prawdopodobnie pozostała część trenerów chciała po prostu wykonać te zadanie jak najlepiej. Z naszej strony także, trenerze, dziękujemy za przede wszystkim przybycie, za chęć podzielenia się tą szeroką wiedzą, jaką trener posiada. Myślę, że nasi uczestnicy programu na pewno skorzystają z tego. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie również. Trenerzy są już po pierwszych warsztatach i prezentacjach zadania, jakie dał im do wykonania Bartłomiej Zalewski, trener młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 19. Master Coach to nie tylko edukacja, ale również rywalizacja i dobra zabawa. W każdym odcinku uczestnicy będą brać udział w zadaniu konkursowym, a jury oceniać ich będzie pod kątem planowania, komunikacji i pracy w zespole. Zobaczcie, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Mega piłkarzyki to wyjątkowa wersja gry w piłkę nożną, gdzie praca zespołowa jest ważna jak nigdzie indziej. W grze biorą udział dwie sześcioosobowe drużyny, w których zawodnicy mogą poruszać się tylko w prawo lub w lewo. Każdy z nich musi tak przemyśleć ruchy, żeby jego zespół zgodnie poruszał się i synchronizował w walce o piłkę. A walka będzie zaciekła, to trudniejsze niż może się wydawać. W pierwszym odcinku mieliśmy możliwość zobaczyć, jak sobie radzicie ze strzałami do tarczy. Jak niektórzy reagowali na celne i niecelne strzały. Dlatego do tej konkurencji wybraliśmy dwóch kapitanów. Zapraszam Ewelinę Balcewicz
było dużym dla mnie zaskoczeniem, że zostałam kapitanem, aczkolwiek fajnie, miło było zebrać ten zespół, potraktowałam to bardziej jako zabawę, nie sugerowałam się absolutnie tutaj wartościami trenerskimi czy piłkarskimi, wybierałam po prostu tak po znajomości z podwórka, z jednego boiska. I Tomasza Hondzyńskiego. Myślę, że zostałem kapitanem przypadkowo. Myślę, że tutaj Remi z Marcinem musieli kogoś wybrać, padło akurat na mnie. Postanowiłem wybrać zespół fizycznie dość wysoki, dość dobrze zbudowany. Jako pierwsza będzie wybierała Ewelina. Kolega z podwórka, Tutek. Tomek. Ja zasugeruję się tutaj warunkami fizycznymi i przygotowaniem technicznym, także Wojtek. Benji. Przemek. Mater. Marcin. Michał. Ariel. Radek. Jak widzicie, jedna drużyna jest w przewadze, a w sporcie powinna być wyrównana rywalizacja, dlatego do tej konkurencji zapraszamy naszego jurora Marcina. Jak to mówią, zawsze gotowy. Witamy. O pokładzie. Ale pamiętajcie, taktyka, sorry, lewa, wszystko działa, tak? Polo, no to nie ma. Czyli można iść główka za dwa. Tak. Pietka ratuje. Super. Pietka ratuje. Pamiętajcie, że kto wybija, to idzie, nie? Raz, dwa, trzy! Frytki! Panowie, jak to na boisku, to co potrafimy grać najlepiej. Cały czas ofensywa, konsekwentnie cały czas do przodu. Pressing? Jak najbardziej. Wojtek tutaj jego instynkt strzelecki. Liczymy na to. Panowie, gramy na Wojtka, nie? Tak jest. Wojtek, tak, wszystko na Wojtka. Także teraz nasz okrzyk. Wiemy! Frytki! Nie spodziewałem się, że taka gra będzie taka trudna, naprawdę. Nie było to łatwe. Wygląda to bardzo, bardzo prosto, natomiast jak się wejdzie tam do środka, naprawdę sprawia to dużo kłopot. Bardzo fajna zabawa, dużo pozytywnych emocji, dużo śmiechu, tak więc polecam każdemu. Całkowita nowość dla mnie i to gdzieś w początkowych fragmentach spotkania te moje nikłe doświadczenie, myślę, że było dosyć wyraźnie widać, natomiast no, z biegiem czasu myślę, że wszyscy już w grupie tak załapaliśmy. Zabawa bardzo fajna, nigdy nie miałem okazji grać w tą grę, czyli w te giga piłkarzyki. Na pewno pomogło to też zintegrować się naszej grupie przed kolejnymi spotkaniami. Postawiliśmy, z tego co widziałem, na spryt, a nie na warunki fizyczne. No i wynik mówi sam za siebie, 5 strzelonych bramek, zwycięstwo. W ostatniej akcji wybroniłem pięknie, no ale moim zdaniem to trochę ta gra w piłkarzyki nie była konkretnym odwzorowaniem ze względu na to, że taki kołowrót ciężko jest wykonać. Chcielibyśmy Tobie bardzo podziękować przede wszystkim za podzielenie się z nami tych doświadczeniami, których no, w sklepie nie kupimy, tak? Które są ważne, które zdobywałeś na boiskach, przy pracy z kadrą. Taki dyskretny prezencik od naszego partnera strategicznego, czyli firmy Ergol.com. Dziękujemy bardzo. Brawa. Dziękuję. Okej, czyli trzeba krótko podsumować dzisiejszy dzień. Jeśli chodzi o przede wszystkim udział, taki aktywny udział
każdego z uczestników projektu. Pod względem merytorycznym myślę, że będziemy musieli, musimy zajrzeć do prac, które napisali, do tych zadań, które mieli do zrealizowania, ale myślę, że najpierw spróbujemy takie nasze obserwacje, pierwsze obserwacje, które mamy dotyczące każdego z uczestników, każdego z trenerów. Tu myślę, że duży potencjał. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o merytorykę, każde zdanie, każda wypowiedź chyba taka wyważona i też pewna siebie. Polski wypowiedź. Drugi napastnik, jak myślicie, jest tak z obserwacji. Kilka to, pytań, ale... Tak, wydawało się, że sobie radzi, nie? Że gdzieś tam też nie korzystał za bardzo z naszej pomocy i było widać, że te zadania też gdzieś szybko sprawnie dostały. Nie sprawiają żadnych przeszkód czy trudności większych. No co, wahadła? Bardzo pozytywne. No, ofensywne. Tak, bo taki na początku, w pierwszym momencie wykładu, czy pierwsze te informacje, które gdzieś tam przekazywaliśmy, chciał też chyba narzucić trochę swoje spostrzeżenia, to co też jest dobrą cechą w kontekście trenera. Ma swoje zdanie, jeśli chodzi o pewne rzeczy na boisku i tak mi się wydaje, że... Jest pewny w swoich wypowiedziach. I to tak, broni swoich racji i swojej wizji. Tutaj drugi wahadłowy, jak dla mnie mniej widoczny, jeśli chodzi o taką aktywność, ale... Ale też ma dobry zasób wiedzy, moim zdaniem. Myślę, że to się będzie gdzieś tam w kolejnych odcinkach się będzie przewijał, nie będzie się rozkręcał, bo po pierwsze też odważnie do zadania, które trzeba było przedstawić i też się nie bał, żeby to na tle całej grupy omówić, nie? Czyli w ogóle, jeśli chodzi o całą grupę, to takim miłym zaskoczeniem fakt, że od razu się zgłosili, nie zdążyłem dokończyć zdania, a już wiedzieli, o co chodzi i już byli pierwsi chętni. Myślę tu o nim szczególnie, bo miał dobrze przygotowane ćwiczenie, dobrą, fajną grę, fajny pomysł. I obronił się z pytań, obronił się gdzieś tam, wiedział, co mówi. Trafił modyfikować to, co przedstawił na swojej tablicy, to od razu gdzieś tam konkretnie powiedział, że modyfikacje. Tutaj początek bardzo aktywny, później przyniósł troszkę. Lekko się gdzieś tam... Powiem szczerze, bo gdzieś tam miał trochę inny kierunek, może nie myślenia, może takich tych rozwiązań, to co pokazywałeś, nie? Gdzieś tak, w aspekcie siódemki. On trochę to inaczej widział. Ważne, że ma swoje zdanie, też dla mnie to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o trenera. No, tą pozycję tego trenera znam najdłużej. Miałem też gdzieś tam przyjemność już się z nim spotkać i mam też chyba jakieś swoje zdanie, chciałbym waszego zrozumieć. Trochę zaskoczył, bo tak dzisiaj trochę za cicho. Inaczej niezwykle. Ale myślę, że broni się też wiedzą, bo tak jak mówię, ja mam trochę większą wiedzę o nim, jeśli chodzi o nie tylko dzisiejszy dzień, tak jak z większą grupą trenerów. I wiem, że chyba ten potencjał jest spory. Co, linia obrony? Tak, linia obrony. Dla mnie na pewno zawodnik, trener, ale też w tej konfiguracji, w tym ustawieniu, od którego też wymaga się sporej komunikacji, takiego dużego, większego zaangażowania, ale ona wynika z tego, że tak naprawdę bardzo fajnie i w taki widać było też, widziałem też jego pracę, notatki, które robił i które gdzieś tam na bieżąco sobie tworzył, to miał tyle koncepcji, że nie nadążał tego pisać. Okej, dwaj boczni, dwa środkowi, lewy i prawy obrońca. No. Dzisiaj też tak nie za bardzo aktywni, tak gdzieś z boku. Bardziej słuchali niż gdzieś tam się angażowali. I pozycja. Bramkarz. Podobnie jak tutaj początek niezły, sporo pytań, aktywnie. Większość z nich widzę pierwszy raz, ale po takich pierwszych obserwacjach to myślę, że tyle, jeśli chodzi o taką ogólną ocenę. Za chwilę będziemy oceniać analizować pracę i merytorycznie sprawdzać wykonanie zadań, które im powierzyliśmy. Myślę, że to nam też uzupełni naszą ocenę.
było bardzo wnikliwe zapoznanie się z pracami, dokładnie z zadaniami. Myślę, że możemy swobodnie przyznać punkty za tą część ich pracy. Rozpoczniemy od pierwszego uczestnika projektu. 7 punktów. To 7 punktów. Po dwóch odcinkach oczywiście, żebym polecił to każdemu, ponieważ to mega doświadczenie, jak i przed kamerami, jak i to, żeby można było na tych warsztatach w krótkim czasie stworzyć coś z siebie, bo wiadomo, że każdy ma jakiś szeroki warsztat umiejętności. Myślę, że inni trenerzy w innych edycjach na pewno będą się śmiało zgłaszali do tego programu. Według mnie praca wypadła najlepiej z tych, których pracę miałem u siebie, dlatego przyznałem mu 9 punktów. Punktów 4. 6 punktów mu przyznałem. 9 punktów. Jak mi poszło, to już to nie do mnie należy ocena, to myślę, że i trenerzy, a przede wszystkim trener Zalewski i trener i nasze jury są od oceniania. Oceną jest 8. 8 punktów łącznie. 9 punktów. Oceniałem go w skali 8 punktów. 9. Mamy wszystkich, myślę, że do całokształtu dojdzie też ocena za aktywny udział w zajęciach, za to jak zadawali pytania, jakie mieli, poruszali problemy w trakcie tego wykładu. To będzie 3 trenerów, których dodatkowo ocenimy za ich aktywny udział, za aktywną pracę w punktacji 3, 2, 1 i ta punktacja uzupełni tą merytoryczną ocenę i da końcową ocenę z tego dzisiejszego odcinka. Jesteśmy po pierwszych warsztatach z udziałem gościa specjalnego. Jury po długich obradach przyznało swoje pierwsze oceny, ale wspólnie zadecydowało, że uczestnicy, jak i widzowie, nie będą znać punktacji. W tym programie chodzi przede wszystkim o zdobywanie wiedzy i wymianę doświadczeń. Dopiero po ostatnich warsztatach poznamy nazwiska 3 uczestników, którzy znajdą się w wielkim finale programu Master Coach. Już teraz zapraszam Was do oglądania 3 odsłony naszego projektu. Do zobaczenia. Jest idealnie. Tymi słowami nasi uczestnicy. To temat zajęć był. Dobra, za głośno wyszedłem, nie? Naprzeciwko mnie nasz jedyny cukiereczek. I teraz mówisz do kamery? A to jest nagrywane, tak? Wszedłem na salę, zobaczyłem krzesła w ustawieniu 1-3-5-2, to usiadłem tak, żeby widzieć dobrze ekran. No i nie wiem, co dalej powiedzieć.